Witam Państwa bardzo serdecznie z kanału żeglugowego Nowy Świat. Troszkę sobie dzisiaj połazimy, ponagrywamy. Może coś uda mi się ciekawego nagrać. Pogoda zapowiada się bardzo ładna. Zaczyna się weekend. Aczkolwiek jeszcze za dużo osób o tej godzinie nie ma. Wczesne ranne godziny jeszcze. Tutaj widzimy nowe nasadzenia, posadzona brzoza. Powoli zaczyna jarzębina dojrzewać. To świadczy o tym, że część lata już jest za nami. A tutaj mamy uschnięte niektóre drzewka. Nasadzenia tutaj odbywały się jesienią, prawie 2 lata temu. Przeciwpożarowe. Tutaj chyba można pobierać wodę. Punkt czerpania wody. Aczkolwiek w kanale żeglugowym jest znacznie więcej. Tutaj kratki odwadniające na całej długości, na całym obrysie kanału żeglugowego. Porobione odpowiednio spady. Wszędzie kilometry instalacji hydrotechnicznych. Inwestycja oddana do użytku prawie 2 lata temu, we wrześniu będzie 2 lata. Bardzo szybko ten czas minął. A tutaj sobie stacjonują dwie łódeczki rybackie z piasków. Skąd sobie wypływają na Zatokę Bałtycką. Tutaj druga łódeczka, piaski 57. A, cała łódka jest zrobiona z tworzywa sztucznego. Tutaj silnik się znajduje, pedały do sterowania. Zbiornik paliwa.
jak i również ster. A tu mamy falochron wschodni, jeden z najdłuższych falochronów w Polsce. Można się przejść falochronem na sam koniec, na samą główkę falochronu, aczkolwiek tam moim zdaniem nie ma sensu, dlatego że i tak nic człowiek nie zobaczy. Główka falochronu jest otoczona kilkumetrowym murem betonowym, stamtąd praktycznie nic nie widać. Dużo jaskółeczek tutaj lata, podlatują. Natomiast na falochronie zachodnim są prowadzone jakieś drobne prace. Zaraz spróbujemy się przyjrzeć bliżej. Prawdopodobnie jakieś prace konserwacyjne. Tutaj widzimy mnóstwo jaskółeczek fruwających. Mają raj na ziemi. Jaskółki lubią takie właśnie, takie miejsca. Przeróżne śluzy, kanały. Wody zęzowe. Co to znaczy wody zęzowe? Może ktoś z widzów wie, co to znaczy? Także proszę o fachowy komentarz. Jeszcze zbliżenie na radar Straży Granicznej w kątach rybackich. Ale nie będę dalej przybliżał, żeby nie pokazywać zbyt blisko instalacji wojskowych. Regulamin korzystania z falochronów osłonowych portu Nowy Świat. No i to tak by wyglądało, słuchajcie. Jeszcze tutaj pójdę, zobaczę, co to jest. Czy to jest powbijane? Powbijane to jest. Tak, to są takie patyki powbijane na całej długości. No i zrobiła się pogoda, naprawdę zrobiło się upalnie. Około 28, gdzieś około 28 stopni. Jest już w tej chwili. Dobrze, że się nie posłuchałem matki, mamy, która mówiła, żeby się ubrać grubo. Ubierz się grubo, bo zimno jest. Przewieje cię na tym motorze. A tutaj jeszcze widzimy X-bloki, które chyba zostały. Które chyba im zostały, no i wykorzystali tutaj w tym miejscu pozostawili je. Tutaj ślady chyba samochodu Straży Granicznej. Jeszcze zbliżenie na kąty rybackie.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłego weekendu.